5 stycznia 1943 roku w domu rodziny Kusiaków doszło do tragicznych wydarzeń. Zginęło w nim 7 osób. Rodzina zapłaciła najwyższą cenę za pomoc potrzebującym. Dziś poznacie ich historię. Gospodarstwo było położone niedaleko lasu, na skraju wsi Stary Lipowiec, niedaleko Biłgoraja. W pobliżu nie było innych domostw. Właśnie w takich miejscach najczęściej pomocy szukali zbiegli z getta Żydzi. Państwo Kusiakowie, mimo grożącej za to kary śmierci, przez jakiś czas ukrywali u siebie młodą Żydówkę, prawdopodobnie Itę Becher, córkę piekarza z Biłgoraja. Większość żydowskich mieszkańców miasta w listopadzie 1942 zostało rozstrzelanych lub przetransportowanych do obozu zagłady w Bełżcu. Ita potrafiła szyć i w ten sposób, ukrywając się w różnych domach, zarabiała na swoje utrzymanie. Pewnego razu została jednak schwytana. Torturami niemieccy żandarmi zmusili Becher do wskazania miejsc, w których udzielono jej pomocy. W ten sposób oznaczono 3 domy w sąsiadującym przez las Majdanie Nowym. 29 grudnia 1942 roku zabito tam 7 osób oraz zrabowano i podpalono 2 gospodarstwa. 7 dni później żandarmi z posterunku w Biłgoraju udali się wraz z Itą Becher do Starego Lipowca i otoczyli gospodarstwo Kusiaków. W domu przebywała wtedy Anastazja Kusiak wraz z 2 synami, Romanem i Franciszkiem oraz 3 gości. Katarzyna Rybak, Katarzyna Grochowicz i 100-letni Jan Zaręba, który przyszedł w odwiedziny do kolegi. Wojciecha wraz z synem Józefem nie było w domu. Nie są znane szczegóły niemieckiej zbrodni. Świadkowie Wojciech i Józef Kusiak oraz rodzina Zarębów widzieli tę scenę jedynie z daleka. Opowiadali, że Jan ładował żandarmom nawozy zwierzęta z gospodarstwa, a następnie z Romanem Kusiakiem zostali zastrzeleni przy próbie ucieczki. Ciała chłopców Niemcy przerzucili przez próg drewnianego domu i podpalili budynek. Świadkowie wspominają, że z palącego się domu dochodziły krzyki. Zginęło w nim 7 osób. Ita Becher, Katarzyna Grochowicz, Anastazja, Roman i Franciszek Kusiakowie, Katarzyna Rybak i Jan Zaręba. Gdy po kilkunastu godzinach bliscy przyszli na pogorzelisko, z płaczem rozpoznawali zwęglone szczątki członków rodziny. Jan Grochowicz zidentyfikował ciało żony po spince do włosów, a Franciszek Zaręba rozpoznał syna po koziku. Skrzynkę z częścią prochów pochowano na cmentarzu w Aleksandrowie. Dom nigdy nie został odbudowany. Wojciech i Józef Kusiakowie musieli się ukrywać wśród partyzantów. Józef jeszcze w styczniu 1943 roku podjął decyzję o wstąpieniu do Armii Krajowej. Uczestniczył w walkach z Niemcami na Zamojszczyźnie w drużynie Franciszka Gontarza, pseudonim Pirat. Po wojnie Wojciech Kusiak zamieszkał w Lipowcu, w domu po wysiedlonych Ukraińcach. Józef przeniósł się do Jarosławia, ożenił się i miał 5 dzieci. W latach 90. na miejscu tragedii postawił symboliczny nagrobek. Jeśli zainteresował Cię ten materiał i chciałbyś poznać więcej historii zawołanych po imieniu, pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz kanał na YouTube.